Podcast GryOnline.pl Zostań na chwilę i posłuchaj. Dzień dobry drodzy słuchacze, słyszymy się dzisiaj, żeby pogadać o dzisiejszym The Game Awards, jego wynikach naszych spełnionych lub nie predykcjach, i może znajdzie się też miejsce na Billa Clintona. Zapewne już sam wejściowy głos was nieco zdziwił, także zacznę od przedstawienia dzisiejszych uczestników podcastu jest z nami Krystian Smoczna. Dzień dobry. Karol Laska. Cześć. I Mateusz Popielak. Nie martwcie się, Michał i Adam powrócą do Was najpewniej już w najbliższym odcinku podcastu. A dzisiaj my spróbujemy dać Wam rozrywkę, jakiej oczekujecie. I zaczniemy, może, od ogólnych wrażeń z wczorajszego eventu. Jak Wam się podobało ogólnie rzecz biorąc? No cóż, ja co roku. Od paru lat oglądam The Game Awards i co roku wyciągam podobne wnioski, więc będę mógł się z nimi dzisiaj w końcu podzielić i mam z nimi pewien problem. Również od kilku lat oglądam regularnie galę oscarową i po The Game Awards widzę, że robi wiele rzeczy o wiele lepiej niż same Oscary, ale też bardzo często ucieka się w tej swojej inności od Oscaru do takiej skrajności, że potrafi to zapachnieć groteską i mam z tym lekki problem. Ale myślę, że dziś go poruszymy. Parę groteskowych wydarzeń miało miejsce na tej gali, jak i sama forma, do czego pewnie przejdziemy już za chwilę. Ale może zacznijmy od przemówienia Christophera Dżadża, bo to jest rzecz, która stała się już teraz praktycznie memem po wydarzeniu. Krystian, słyszałem, że zasnąłeś na tym przemówieniu. Eee, tak, byłem w pełni przygotowany, żeby obejrzeć sobie to w nocy. I. Po prostu leżałem w łóżku, zacząłem to oglądać i o ile, o ile na początku przemowa Christophera, no bo było tam masa emocji, momentami wyglądało tak, jakby um, Christopher nie do końca chyba nad nimi e, mógł panować i w pewnym momencie wydawało mi się, że nawet się rozpłaczę. E, no ale trwało to dłuższą chwilę, dokładnie nie wiem ile, ale e, mówił Karol chyba wcześniej. Jak rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na antenę, że to było około 10 minut. Około 10 minut jeszcze no. mam się z tym przemówieniem Pacino. Tak, bo została opublikowana w sieci już lista tych timestampów i pomiędzy wypowiedzią Jazza a kolejnym punktem programu była luka pół godziny. No, w każdym razie faktycznie przysnęło mi się. No, byłem zmęczony, było późno. No, jego przemowa też nie była jakoś specjalnie Emocjonująca no, w tym kontekście, takim, że była jakaś żywa, i tak dalej, więc y, muszę przyznać się, że praktycznie tak przyznałem. Myślę, że y, nie tylko Twoje zmęczenie tutaj dało o sobie znać, bo jednak przemówienie Jarza było chyba najdłuższym y, jakimkolwiek fragmentem tego eventu wczorajszego, czego nie można powiedzieć o rozdaniu nagród konkretnym kategoriom, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, ja osobiście mam wrażenie, że ta gala to jest bardziej taki bardzo atrakcyjny baner reklamowy, gdzie Valve jeszcze bardziej zachęca osoby tym losowaniem Steam Decków, a całość gali to tak naprawdę przebitki trailerów. Szybko, szybkie rzucenie nagrody, która była ustalona, dobra, nagroda jest zrobiona, pora na CSa i przechodzimy znowu do trailerów do firm, które próbują się zareklamować na tej gali. Jakie są wasze wrażenia z tego, czym ta gala w zamyśle powinna być, a czym się okazała? Tak, no, Tym bardziej właśnie trochę bawi to wystąpienie Dżadża, który uprzykrzył życie Jeffowi Killiemu, bo te, to jego dłuższe przemówienie wraz z Alem Pacino, który zapomniał, że powinien się patrzeć w teleprompter, a potem jak już się w niego patrzył, to zrozumiał, że nie rozumie, co jest na nim napisane. Sprawiło, że to taki Pęd tej gali, który co roku obserwujemy, gdzie musi być pokazany jak najwięcej trailerów, musi zostać zagranych jak najwięcej mikrokoncertów i puszczonych jak najwięcej bloków reklamowych, to tempo zostało bardzo mocno zaburzone już na samym początku. To potem przeciągnęło się do aż 3,5 godziny samej gali. Która i tak, i tak cały czas pędziła tuż po tym przemówieniu Jarza. A przez to, że pędziła, mieliśmy do czynienia właśnie z takimi skrajnościami, jak na przykład 15-sekundowe luki, w których przyznawano nagrodę najlepszej grze RPG roku, bądź najlepszej grze Indie roku, co jest jak dla mnie sytuacją absolutnie karygodną i pokazującą taki brak szacunków do ludzi, którzy się tam wybrali, brak szacunku do deweloperów, którzy te statuetki mieli otrzymać. Ja bym tutaj tylko chciał dodać do tego, co powiedział Karol, że to raczej nie wynik tego, że to Al Pacino i Judge zamieszali w harmonogramie, tylko od wielu lat da się zauważyć, że niektóre kategorie są trak strasznie traktowane po macoszemu i biorąc pod uwagę, jak duży wkład, jak dużo pracy kosztuje wytypowanie tych wszystkich zwycięzców w tych kategoriach to jest to dla mnie bardzo, bardzo złe rozwiązanie. Największy problem jaki mam z tą galą jest taki, że ona nie ma tak naprawdę jakiejś tożsamości. Powinno to być rozdanie nagród, ale w gruncie rzeczy ważniejsze i pewnie dla wielu osób tak jest, są zwiastuny, trailery, zapowiedzi nowych gier, ale z drugiej strony jest to tak naprawdę chyba jedyne miejsce i tak duża w skali rażenia impreza gdzie można byłoby tych deweloperów docenić? Jeżeli, nie wiem, na przykład, nagrodę dostaje Stray, i ci deweloperzy mają te, te mogliby mieć te 2 do 5 minut sławy, mogliby wyjść na scenę, odebrać tę statuatkę, po prostu ucieszyć się razem, pewnie, z zespołem, który ogląda to wydarzenie, i nie mogą tego zrobić, bo Joff czy wyczytuje po prostu tytuły gier, które zwyciężyły yy, w danej kategorii, i, i trwa to, nie wiem, 5 do 10 sekund, no to to jest słabe. I to mi się strasznie nie podoba, ale to już w zasadzie od lat tak to wygląda i to mnie boli. Kto to ci się, się tak? wepnę, bo oni, wydaje mi się, że Kili z to masą organizatorów bardzo trwanie to rozegrał, ponieważ kiedy mówiłem, że został pominięty na kategorię najlepsza gra RPG roku i najlepsza gra indie roku, no to musimy wiedzieć, że statuetki za nie dostał kolejno Eldred Ring. I, I Stray. Elden Ring, no to wiemy, potem Miyazaki parokrotnie miał jeszcze okazję na scenę wejść, więc powiedzmy, że to pominięcie go tak nie zabolało. Podobnie było ze Stray, który otrzymał wcześniej statuetkę za debiut indie więc oni teoretycznie przez chwilę minut mogli sobie pomówić. No ale chociażby, jeżeli sobie pomyślimy, nie wiem, o twórcach Gran Turismo, którzy najprawdopodobniej w ogóle nie spodziewali się, że to wygrają, nie? <laughs> Chyba, że jest tam w ogóle cynk puszczany przed galą, to też jest możliwe parę razy w sytuacji np. Oscarów taka sytuacja miała miejsce. Albo... Sam, sam fakt, że dwa razy na scenę wyszedł łysy z Nintendo, który ani razu, najprawdopodobniej ani procesu produkcyjnego Bajonetty 3 czy, czy z Platum 3 nie powąchał, a będzie czytał po prostu z karteczki to, co twórcy przekazali, aby on wygłosił w takim swoim bardzo neutralnym tonie, no to jakiś balans chyba został tutaj zachwiany. I nie do końca wiadomo, kto powinien się na tej scenie pojawić, a kto nie, w opinii Kileya i organizatorów. No moim zdaniem wszyscy się powinni pojawić. W mojej też. Ja uważam akurat tak samo z tego względu, że głównie to jest powodem tego, że ludzie chcą obejrzeć. Podsumowanie, tak naprawdę growe roku i usłyszeć od osób, które faktycznie, powiedzmy, maczały palce w tych produkcjach, które zostają wyróżnione przez redakcję, przez osoby głosujące. Właśnie a propos głosowania redakcyjnego, może Krystian przedstawić nam, jak to wygląda, bo my, jako gry online, też mamy swój udział w tym. Tak, GOL jest jednym z dwóch polskich serwisów, który partycypuje w tym przedsięwzięciu, drugim jest CD Action. Proces trwa no, długo, bo kilka tygodni. Podzielone jest na dwa etapy. Najpierw my proponujemy każda redakcja osobna, czyli każdy outlet, tak naprawdę, bo nie, to nie zawsze są redakcje e, serwisów. E, Proponuje swoje typy, z tego wyłaniani są ci właściwie nominowani, i potem głosujemy jeszcze raz i w taki sposób zostaje e, wybrana na przykład najlepsza gra Roku, czy tam najlepsza gra RPG, o której mówił przed chwilą Karol. Więc jest to długi proces i właśnie tym bardziej mnie trochę boli to, że czasem tak mało miejsca poświęca się tym mniej seksownym powiedzmy kategoriom, że wygrywają tam deweloperzy czy wydawcy, którzy nie mogą tak naprawdę się nacieszyć. Cały proces trwa bardzo długo, a kończy się to właśnie jakimś pięciosekundowym wymienieniem jakiegoś tytułu w danej kategorii. No i po raz kolejny podkreślam, bo boli mnie to. Ja też irytuję na przykład brak konsekwencji organizatorów, bo sobie przeglądałem materiały z poprzednich gal i wychodzi na to, że chociażby w 2018 roku, kiedy statuetkę za najlepszą grę Indie roku zgarnęła sobie Celest, no to wtedy normalnie to zostało przedstawione. Twórcy w bardzo licznym gronie weszli na scenę. Widać, że byli bardzo szczęśliwi z tego powodu, że mogli w ogóle coś wygłosić od siebie. Mm. Rok później sytuacja była bardzo podobna, jeżeli chodzi o discoelizjum, a, a potem nagle sytuacja się załamała i ty, tymi kategoriami tak jakoś szastano. Zależnie od roku zmieniano tak naprawdę kategorie, które rzeczywiście się powinny liczyć, a liczyć nie powinny. Dobór kategorii. Też zastanawiam się, kto decydował się na układ kolejności tych rzeczy. No jak... A to jest w ogóle ciekawe, bo w Oscarach to, to tak rośnie. Najpierw są chyba te kategorie techniczne. Nie oglądam za bardzo, więc mogę tutaj opalnąć jakąś gafę. Chyba techniczne, a potem im, im większa ranga, czyli aktorzy, aktorki no i oczywiście najlepszy film wybierani są na samym końcu. A tutaj nie wiem, zaczyna się to od Yy, najlepszego występu, czyli aktorskiego. Znaczy, zaczęło to się chyba od gier mobilnych, tak wtrącę tutaj. nie. Ale wiem, to nie czy... chodzi, chodzi mi o ten a, występ ogólne. na scenie. Mhm. Yy, może dlatego, że Al Pacino był zakontraktowany akurat na, te, na tę godzinę i tyle. Tak, Alpacino nie może czekać, kiedy jest na scenie, no bo wiadomo, liczy się jego czas i a liczy się przede wszystkim pieniądz. A może ten pieniądz nie był na tyle wysoki, żeby on tam dwie godziny za kulisami czekał. No dokładnie jeszcze, szczególnie, że teleprompter popsuł cały początek no występu. Ja, ja myślę, że to powinno być zrobione inaczej. Dla mnie nagrody gatunkowe są równie istotne, co, nagrody, co nagroda gry roku. I to wszystko powinno być właśnie w tej końcowej części. Nie wiem, jeżeli wybieramy najlepszego RPG albo tak jak wspomniałeś o Gran Turismo, wybieramy najlepszą grę sportową, na przykład, to, czy tam samochodową, czy symulator, to powinno to być właśnie w tym ostatnim segmencie. Tak samo strasznie po macoszemu potraktowano najbardziej oczekiwaną grę przyszłego roku. Ona też została tak w zasadzie wymieniona i, i tyle. Była jedna taka sytuacja na gali rozdania Oscarów, bo Oscary też eksperymentują ze swoją formułą. I w jednym roku doszło do takiej sytuacji, że w, w, w kategoriach, które zdaniem organizatorów nie były aż tak ważne, to była chyba charakteryzacja, nagrody przyznano w trakcie bloku reklamowego, więc ludzie oglądający nawet nie wiedzieli, że te nagrody zostały wtedy przyznane. I to spotkało się, biorąc pod uwagę z tym, że... Oscary to splendor, prestiż i wielka kultura. spotkały się z ogromnym baklaszem ze strony ludzi. Yy, I organizatorzy ani razu tego wybryku nie powtórzyli. A tutaj w The Game Awards można powiedzieć, że mamy coś takiego na początku dziennym. Może nie jest to doprowadzone do, takiego, do, do takiej skali, że, że nawet nie wiemy, że te nagrody są przyznawane. No ale sorry, Kili po prostu trajkoczący, gadający, jak najszybciej wymieniający te gry i następnie rzucający w ether: Congratulations, słyszymy gdzieś jeszcze oklaski w tle. I tyle lecimy dalej, no to nie wygląda korzystnie. Ja myślę, że chaos to jest z pewnością coś, czy można opisać The Game Awards. To chyba sprawdza się w każdej kategorii tego eventu, bo mam wrażenie, że jedyne co było tak naprawdę dopięte na ostatni guzik, to były te bloki reklamowe. I mowa tutaj zarówno o tym, w jaki sposób, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te kategorie były ustawiane, w jaki sposób sortowane, powiedzmy. W jaki sposób deweloperzy, osoby odbierające nagrody, lub ich nie odbierające, tylko będące wspominane, były honorowane przez organizatorów wydarzenia? Takiego, w którym rzeczy tego typu powinny się odbić, to tak samo organizacja stricte techniczna, gdzie w momencie przyznania oczekiwania, tak, cały czas mamy ten sustain, czekamy aż zostanie ogłoszona gra roku. Na scenie pojawia się totalnie losowa osoba. Rzucająca pozdrowienia dla Billa Clintona, to też z antysemickim sznytem w tym wypadku. Podobno już aresztowana. Tak, tak. Tweet od organizatora potwierdza nam to, że osoba została zaaresztowana. Też do końca nie wiemy za co tak zasadniczo, w sensie ta osoba była wcześniej na sali i to jest ewidentnie duża wida pod względem osób technicznych, bo jeżeli na scenę wychodzi Miyazaki ze swoją świtą. I przy okazji, jakiś losowy chłopak, i nikt kompletnie nie wie co się dzieje, a organizator próbuje utrzymać szczery uśmiech na twarzy, choć nie do końca mu się to udawało, to jednak sytuacja jest komiczna. I przestaje być komiczna, jeżeli zastanowimy się, co mogłoby się stać, gdyby jednak, tak jak tu rozmawialiśmy z Karolem, na scenę weszła osoba z troszkę innym planem niż zwykłe zażartowanie sobie z publiczną. No tutaj jest pytanie, kim, kim ten, ten chłopak był, bo wbrew pozorom nie wiem, czy wpuszczani są zwykli ludzie, czy to jednak jest tylko branża, ale wbrew pozorom dostać się na tą galę nie jest tak prosto. Liczba zaproszeń jest bardzo ograniczona. My dostaliśmy raptem jedno. Akurat nie skorzystaliśmy w tym roku, więc przepadło, ale to nie jest takie proste tam wejść. Więc być może był, może był to jakiś deweloper, a może był to zwykły człowiek z ulicy, który po prostu uśmiechnął się do niego, szczęście jakoś się tam dostał. W momencie, w którym nagrywamy ten podcast, internet próbuje to badać i pierwsze ślady prowadzą ponoć do osoby, która jest swego rodzaju pranksterem, personą internetową i słynie m.in. z tego, że kiedyś głosiła na podobnych eventach hasła o wolnym Hongkongu, czy coś w tym stylu, więc mamy do czynienia, no nie jest to dla niego nowość, on takie rzeczy robi i jest to, powiedzmy, jego styl Powiedzmy, aktywistycznego życia. Czyli w tym wypadku mamy po prostu do czynienia z dość typową sytuacją, na którą i tak the game Awards nie było przygotowane. No bo to jest taka wisienka na torcie. Ty powiedziałeś chaosu, tylko mi się właśnie zawsze wydawało, że ten chaos mimo wszystko jest kontrolowany. A tutaj okazuje się, że wszedł sobie gość na scenę, stoi ze Jazakiem przez pół tak naprawdę przemowy. Tak, wymieniają się uśmiechami tak, wzajemnie. bije brawo, tak. patrzy tam gdzieś na backstage, czy, czy ktoś go przypadkiem nie zgarnie, ale nie zgarnia, więc on kulturalnie czeka i kiedy przemówienie tak naprawdę kończy się, to on wychodzi i mówi co ma powiedzieć. I dopiero wtedy wszyscy ogarniają, że coś jest nie tak. To jest w ogóle zabawne, bo ja się zastanawiałem jak to oglądałem. Kim ten chłopak jest? Ja na początku myślałem, że to jest członek obsady Elderinga po prostu. Jakiś młody, młody koleś, który po prostu jest z całą ekipą From Software. Na tej gali, nie wiem, może występował w grze. Zastanawiam się, kto to jest, a tu się okazało, że to po prostu prankster. No, ciekawe. Najlepsze było to, że jednak najbardziej wyczekiwany zapewne przez tego prankstera moment przyznania jednak nagrody Gry Roku. I zahaczając, nagroda Gra Roku oczywiście, my też będziemy sobie tak skakać po tematach, tak jak na The Game Awards było skakane pomiędzy kategoriami, więc skoczymy sobie teraz od razu do tematu Gry Roku. Pamiętam jak kilka odcinków temu na podcaście były nasze predykcje na temat tego, która gra... Takie dość luźne, niezobowiązujące, która gra otrzyma tą statuetkę. I pamiętam, że pojawiły się głosy mówiące o tym, że Elden Ring ma mniejsze szanse ze względu na to, że został wydany znacznie wcześniej. I ludzie po prostu powoli będą go wypierać z pamięci. A jeżeli God of War y, zakwalifikowałby się, jakby byłby jeszcze w tym, w tegorocznym The Game Awards bo wtedy był jeszcze przed premierą. To ze względu na bliskość wydania a wydarzenia miałby znacznie większe szanse. No jak okazało się nie do końca. Jak się do tego no ustawienie? to ja jestem autorem tego stwierdzenia, więc y, mogę się od razu do niego odnieść. W naszej branży czas bardzo szybko leci, a tytuły y, no też przemijają względnie szybko. U nas mało kto, na przykład grałby w Elden Ringa przez parę miesięcy i nie wiem. Próbował wyciskać soki z, z tej gry, więc mam takie wrażenie, że po prostu to, co jest świeższe, bardziej zostaje w pamięci. A że większość, większość outletów, które biorą udział w tym głosowaniu właściwym, to jednak redakcje serwisów internetowych, które dedykowane są grom. Tak podejrzewałem, że mógłby zajść podobny proces. Nie zmienia to faktu, że ja akurat tak uważałem, że God of War ma po prostu łatwiej, bo jest grą świeższą, ale nie byłem do końca i tak wtedy jeszcze nawet przekonany, że to oznacza, że Elden Ring jest bez szans. Uważam po prostu, że Elden Ring w tamtym czasie, kiedy miał swoją premierę. Był tytułem o większej skali rażenia niż God of War. Oczywiście, w, gdy roz, nagrywaliśmy poprzedni podcast, czy tam dwa, te trzy odcinki temu, to jeszcze nie do końca rozumieliśmy, jak y, będzie wyglądać to po premierze Gadowora, ale y, trochę odczuwam to tak. Y, minął niecały miesiąc, a właściwie chyba dzisiaj mija miesiąc, i nie ma takiej skali rażenia jak Elden Ring. Y, Elden Ring się trzymał dłużej, więc to może też w dużej mierze zadecydowało o tym. Że jednak postawiono na grę From Software. A może po prostu jest lepsza, bo ja akurat nie uważam, żeby Ragnarok był jakimś objawieniem. Powtarzam, to już mówiłem to nawet w podcaście: uważam, że gra jest słabsza od swojego poprzednika, więc e, dla mnie Elden Ring zwycięstwo zasłużone. Karol, co powiesz o wygranej głównej? No ja powiem, że taką wygraną obstawiałem, takiej wygranej chciałem. Chociaż osobiście uważam, że jeżeli weźmiemy wszystkie elementy składowe, za które powinniśmy oceniać gry wideo, to zobaczymy, że God of War jest bardziej ogarnięty technologicznie, wygląda ładniej, ma bardziej dopracowane animacje, system walki. A mimo wszystko Elden broni się w mojej opinii wizją. Takim monumentalizmem i Ambicją stojącą za, za, za samym konceptem tej gry. Także kibicowałem tej wygranej, yy, głównie ze względu na to, że ja uważam, iż yy, goty to powinien być tytuł, który wyróżnia grę o jakimś impakcie, o jakimś rzeczywistym wpływie na branżę. A wydaje mi się, że Elden przynajmniej przez te pierwsze miesiące po swojej premierze trochę tą branżą zaczął, yy, może posłużyć innym twórcom otwartych światów jako jakiś punkt odniesienia, yy, a God of War, mimo że przez większość uważany jest za ten sequel typu więcej, intensywniej, lepiej. No to mimo wszystko bazuje na takim silnym, ale bardzo podobnym szablonie co Gadowors z 2018 roku. Tak, myślę, że ten argument o tym zaczęsieniu światem growym jest tutaj naprawdę kluczowy, bo impact yy, jednak Elden Ringa był zupełnie inny niż yy, różnie przyjmowany, no ale no, no, nie, spójrzmy prawdzie w oczy, bardzo ciepło przyjęty Ragnarok, który jednak wciąż był taką dość bezpieczną. Kontynuacja. Tak. Tutaj w ogóle warto, no przyszło mi to teraz do głowy, bo przecież God of War 2018 roku e, nagrodę na Game Awardsach zdobył. I e, tak słuchałem was przez moment i zdałem sobie sprawę, że też były warunki inne. Przecież ta gra była e, świeża w kontekście nawet samej serii. To było bardzo odważne. E, powiedzmy, że to z reboot, bo tak do końca to oczywiście to nie jest. Za zwykła kontynuacja, ale wiele rzeczy się tam zmieniło. Trzeba było naprawdę sporej odwagi, żeby zatrząść tymi posadami, które przez lata trzymały w ryzach całą serię God of War. i wtedy ten impact był. A dzisiaj to, tak jak mówisz, Mateusz, jest to po prostu bezpieczny sequel. Więc nawet choćby z tego względu, nie wiem, czy on tak naprawdę zasługiwałby na, na, na taką nagrodę takie wyróżnienie w postaci goty. Dlatego jeżeli spojrzymy ogólnie na, na liczby tych statuetek, to może Ragnarok ma ich więcej, bo to on, on zdobył statu, statuetek 6 Elden Ring 4. ale jeżeli zobaczymy na kategorie, to te wszystkie powiedzmy takie najtłustsze, najwa najważniejsze, poza powiedzmy najlepszym scenariuszem, zgarnął Elden Ring, czyli powiedzmy kierunek artystyczny, reżyseria i najlepsza gra roku, prawda? Gdzie God of War no, cieszył się takimi kategoriami jak powiedzmy najlepsza dostępność, czy, chociaż dostępność to jest takie pokraśne tłumaczenie, ale chodzi o accessibility. Hmm, czy powiedzmy, no, no tutaj ud... to zasłużenie. Z... Tak, wygra... tak, oczywiście zasłużenie. E, czy udźwiękowienie i muzyka. To no wszystko ale tu są... ja już nie wygrał zasłużenia. <laughs> no, mówisz teraz o muzyce, tak? Tak, zdecydowanie. Dla mnie Tail to był numer jeden, jeśli chodzi o soundtrack. W ogóle jestem mm, trochę rozczarowany tym, że Tail nie zostało w żadnej... E... W żadnej kategorii wyróżnione, tak naprawdę, ale z drugiej strony myślę też sobie, biorąc pod uwagę, jak wygląda sam proces e, nominowania tych gier, że i tak nominacja na Game Awards to jest wyróżnienie dla tytułu. E, świetnym przykładem jest Korn, który miał oczywiście bardzo nietypowy kierunek artystyczny, bo był bardzo gigerowski i ta gra ewidentnie się wyróżniała, jeżeli chodzi o kwestie wizualne, ale Wiem, jak wygląda proces i dostanie się tu do, tej, do tego grona, tych wielkich hiciorów za grube miliony dolarów i tak dalej. To już samo w sobie jest wyróżnieniem. Więc z jednej strony trochę szkoda, ale nie nazywałbym jak akurat Plactail największym przegranym, bo już widziałem takie opinie, tak samo jak i Horizon, chociaż Horizon to jest jednak trochę gra z innej półki, trochę wyższej niż Plactail. I tutaj mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że to jest jeden z największych przegranych, ale nie dam, wracając jeszcze do muzyki, nie dam sobie mówić, że Ragnarok ma lepszą muzykę od Taila. Uważam, że soundtrack do, do Requiem jest po prostu rewelacyjny. Co do muzyki to pełna zgoda, a co do wagi samej nominacji również przytoczę sytuację sprzed nagrania, kiedy rozmawiałem z naszym redakcyjnym kolegą Jordanem i on sam powiedział, że zaczął grać w Immortality właśnie dzięki temu, że zostało ono nominowane w paru kategoriach do The Game Awards, czyli powiedzmy no, gra, bardzo specyficzna gra niezależna, ale dostała nominacja obok takich gigantów jak Elden Ring czy na Ragnarok w, w reżyserii, czy Mason Gage, czyli główna aktorka z Immortality, była nominowana do tej statuetki aktorskiej, a więc chyba to jest ta taka niepodważalna siła The Game Awards, że on rzeczywiście nie boi się eksperymentować z nominacjami. Chociaż jeżeli chodzi już o rozdawnictwo, to wydaje mi się, że to jest takie bardzo przewidywalne, bezpieczne i w dużej mierze zasłużone wyróżnienie. W takim razie powiedzcie mi, czy jest coś, co Was y, tak faktycznie zaskoczyło na tej gali, i możemy tu mówić i o zapowiedziach, i o, i o przyznanych nagrodach. Powiedzmy, że wyłączmy z tego Death Stranding. No to było dla mnie największe zaskoczenie, więc. Y... <laughs> odbierasz mi tak naprawdę paliwo. No dobrze, no to to trending w takim razie. Wiedzieliśmy już o tym, że coś zostanie przez Kojimę zaprezentowane. Tak, Jednak nie wiedzieliśmy się, co. Wszyscy się chyba spodziewali. Ja nie, mnie nie było przez ostatnich par dni w ogóle. Byłem całkowicie offline, więc być może jakieś przecieki były, ale mam wrażenie, że udało się te tajemnice, może mnie Karol tutaj poprawi, jeśli faktycznie jakieś przecieki były. Utrzymać do samego końca i e, mnie się wydawało, że będzie ten projekt e, Microsoftowy e, co najwyżej zaprezentowany na, na gali, jeśli chodzi o Kojimę, bo jest taki żart. Michał z tego śmieszkuje, że Kojima zawsze się musi e, na galach Kileja pojawić, więc e, przyjdzie z byle czym, ale jednak z czymś i jeśli już miała być to gra, czy to jakiś projekt, to będzie ten projekt, który. Podobno Sony odrzuciło, a Microsoft przywitało z otwartymi ramionami, dlatego tym bardziej jestem ciekawy jak się czuł wczoraj Phil Spencer widząc, że wjeżdża taka petarda jak Death Stranding 2 i Kojima cały na biało, chociaż na czarno po prostu robi kolejną grę dla Sony. Dużo. Phil Spencer nie raz, nie dwa w ogóle musiał się dziwnie poczuć, bo mimo, że był na gali, na której były prezentowane w dużej mierze multiplatformowe tytuły, to było parę trailerów gier multiplatformowych, za które odpowiadało Sony i na koniec było widać wszystkie platformy, tylko nie Xboxa. A Spencer jako że się na widowni, to musiał, musiał się świetnie bawić, widząc coś takiego. A wydaje mi się, że co dokodzimy, to każdy spodziewał się, biorąc pod uwagę jego. Jego działalność w social mediach ostatnio, że będzie to ten jego projekt poboczny, bardziej eksperymentalny, bo on już nawet bawił się w tą taką swoją klasyczną grę w kotka i myszkę z odbiorcami e, z użyciem paru plakatów e, e, aktorki L. Fanning. I wszyscy myśleli, że to będzie właśnie ta główna twarz tej nowej, mniejszej gry. Być może nadal jest, tego nie wiemy, ale okazuje się, że to sama aktorka zagra w DevTrending 2 i tak naprawdę była to cały czas na to wychodzi reklama DevTrending 2. E, z drugiej strony Kojima powiedział potem w tym swoim przemówieniu, że pracuje nad, nadal nad tym eksperymentalnym projektem, plus powiedział o jakichś projektach wizualnych, czyli powiedzmy, że albo coś, co nie jest grą, albo coś, co Kojima nie definiuje jako grę, bo równie dobrze to może być coś bardzo, bardzo dziwnego, co jest grą, ale Kojima po prostu od, odleci. Czyż jednym z tych projektów może być to, co powstaje dla Microsoftu? Wydaje mi się, że to jednak będzie gra, ale wiem jedno, to na pewno nie będzie drugi podcast, bo jest to projekt wizualny, więc przynajmniej tyle, bo ma potrafił nawet bardzo długo projekt, który był podcastem. Ostatecznie okazało się on całkiem ciekawy, ale poprowadzony w tak dziwnie japońskim stylu, gdzie podcast tak naprawdę trwa 5 minut, a cała otoczka wokół niego 10, że słucha się go bardzo, bardzo specyficznie. I klasyczne zapowiedzi tego, gdzie ludzie nie domyślają się co to będzie, snuli przeróżne wnioski. I finalnie okazywało się to tak, jak mówisz. Ciekawym podcastem, jednak zrobionym w taki sposób, że można nawet wybaczyć, Godzimie, to w jaki sposób to zapowiadał. Ja osobiście powiem, że jako osoba, która zdecydowała się stety, niestety obejrzeć całą galę na żywo, bo jak wiemy, UFO uznał, że są rzeczy ważniejsze i mu się Przepraszam, to nie ja, to organizm zdecydował za mnie. <laughs> Karol, ty obejrzałeś całość na żywo? Tak. I czy jest coś, co wynagrodziło ci, powiedzmy, że dam ci teraz chwilkę na zastanowienie się, czy jakaś rzecz obecnych na gali wynagrodziła się powiedzmy to siedzenie po nocy. W moim wypadku ja bardzo liczyłem na więcej informacji o Zeldzie. Oczywiście zostałem pogłaskany po prostu i to wszystko niestety za wiele, za wiele się nie dowiedziałem. Miałem nadzieję, że jednak informacje będą troszeczkę bardziej głębokie niż takie miźnięcie tego szybko. I troszkę rozczarowałem się też informacją o DLC do Cyberpunka. Bo miałem nadzieję, że zostanie nam pokazane też coś więcej. Liczyłem na coś więcej, a jedyne co, co się dowiedzieliśmy, to tak naprawdę o tym, że zagra Elba. Tak dokładnie. No, ale właśnie tutaj mogę powiedzieć, że to, co mnie zaskoczyło, to właśnie dwie rzeczy. Jeden, nazwiska. Już wcześniej wspomniany Pacino, tego się kompletnie nie spodziewałem, zawsze mi się cieszy jak na niego patrzę. Potem Idris Elba, którego też się kompletnie nie spodziewałem, a skoro to być tylko kilka misji, no to rzeczywiście może odgrywać tam, tam prominentną rolę. No i trzy, Michael Madsen, który wraz z Michaelem Rookerem, Donaldem Gloverem, Kim Basinger, w ogóle cała plejada hollywoodzkich gwiazd robił jakąś grę, która chyba jest AA, bo kosztuje stówę na epiku w preorderze. I będzie czymś pomiędzy, z tego co wiem, Paydayem a GTA pierwszoosobowym. Czyli to może wyjść coś całkowicie średniego, ale z taką obsadą, że imponuje, bo najprawdopodobniej 90% budżetu poszło właśnie na te nazwiska. Co ciekawe, Michael Madsen jest tam odmłodzony i to tak odmłodzony, że wygląda jak z tego filmu Wściekły Psy Tarantino, kiedy jeszcze tańczył torturując jednego z więźniów. Więc tutaj nie dość, że dochodzi do gry aktorskiej, to jeszcze do tej, powiedzmy, techniki odmazania aktorów, tylko w tym wymiarze cyfrowym, czystogrowym. Czysto ja jeszcze wrócę na moment do tego, co mówiłeś wcześniej, Ty, Mateusz, bo mi się zawsze wydawało, że na tej akurat gali nie ma miejsca na, na większe gameplaye. Mogę się teraz mylić. Może było tak w przeszłości, bo po prostu obejrzałem tego już tyle łącznie z tymi letnimi, że. Mam, jak, mam jakiś straszny mętlik w głowie, ale to zawsze chyba było tylko trailerownia i, i generalnie poza tym, że pokazywało się gry, to nie pokazywało się ich bardziej szeroko. Mam takie wrażenie, mogę się z tego, co Z tego co pamiętam, to masz rację, że to nie było tak, że my oczywiście byliśmy całkowicie rozpieszczeni pod względem informacji. Jednak z tego co pamiętam, zawsze po takiej gali wynosiłem jakieś informacje na temat tytułów, mhm. które mnie interesowały. Okay. Tu za przykład podałem tego cyberpunka, gdzie dalej nie wiemy nic dosłownie, bo i jak się pojawiły pierwsze informacje o DLC i jak się pojawił pierwszy trailer, to my dalej nie wiemy tak naprawdę nic, oprócz tego, że jest to związane z jakąś tajemną operacją powiązaną z wojskiem. I teraz jeszcze wiemy, kto, powiedzmy, zagra, tak jak Karol tą prominentną rolę yy, najprawdopodobniej, co też nie jest w stu procentach pewne, bo może być to tylko zagranie na, na czyjeś twarzy w tym wypadku. Ale yy, w grze, która tak naprawdę od początku swojej premiery była broniona fabułą i tym, co się dzieje w tym tytule, wydaje mi się, że troszkę więcej moglibyśmy się dowiedzieć, a tak to dostaliśmy... Nie pamiętam, ile dokładnie trwał tej, ten trailer, ale powiedzmy, że około minuty to dostaliśmy minutę yy, też praktycznie niczego i dlatego jestem troszkę zawiedziony, ale cieszę się tym, że zostało to podbite w Z ogóle. drugiej strony jakbyśmy wiedzieli więcej, to znowu poszedł ten argument, że Redzi się za bardzo chwalą, Redzi rzucają już obietnice, a potem ich nie spełniają, więc może chcą zastosować tę nieco bardziej bezpieczną taktykę, nauczyli się na błędach i będą siedzieć cicho aż do samego końca i niczym by Tezda miesiąc przed premierą dodatków wyrzucał wszystko, co mają o nim zgodziłbym się, gdyby nie to, że jakiś czas temu zostało przedstawione 50 tysięcy projektów, hmm. hucznie zapowiadanych, <laughs> gdzie ludzie mają powiedzmy delikatne wątpliwości do tego, co się uda zrobić, a co nie. Nie, no teraz to, to jest y, zabawne, bo y, chyba jakaś moda y, zaczęła panować na tego typu podejście do sprawy. Niedawno zapowiedziano y, nowe gry z serii Assassin's Creed chyba na no, 6 do 8 lat do przodu, a, a teraz właśnie, y, czy wcześniej nawet zrobili to samo Redzi, z tymi swoimi projektami. No to jest granie na, na, na ocieplenie wizerunku oczywiście. Wiadomo, że te giery szybko nie zobaczymy, no ale mam nadzieję, że to wszystko się uda. No i druga rzecz, która mi się tam podobała, to jest taki powiedzmy osobisty trend, bo cieszę się, że na The Game Awards pomiędzy tymi wielkimi zapowiedziami znajduje się też miejsce na zapowiedzi gier mniejszych, a które powiedzmy w przeszłości odznaczyły się w gali jakąś statuetką, więc co, na przykład chociażby Earthblade, czyli nie od twórców Celest, czy też projekt, którego chyba no, nie spodziewał się nikt na Gali takiego pokroju, czyli. Party Animals, gdzie po prostu walczysz z zwierzakami, nie? I to jest w ogóle drugi rok z rzędu, kiedy widzimy ten trailer i, i Kili pokazuje go z radością na twarzy. Cieszy się i się nim tak samo, jak zapowiedział, kurczę, Dudasa, Kena Lewina, kiedy tam po prostu przed to zapowiedzią mówił, że właśnie dla takich gier żyje branża i dla takich chwil on żyje jako prezenter tego typu gal. Wspomniałeś też o Judasie i tutaj chciałbym wrócić troszeczkę do odbioru tego, co ogólnie było na gali i tego, jak ludzie jak ludzie odebrali to wszystko, powiedzmy, widzowie. Najwięcej mówi się o takich tytułach jak Hades 2, Judas, Armored Core, no i oczywiście The Last of Us Remake. Czy któryś z tych tytułów, które wymieniłem, wzbudza u was coś więcej niższy? Okay. No, Judas, ja akurat czekam, ja lubię gry 4, 5, 1, więc... Myślę, że jeżeli dostaniemy jakiegoś fajnego klona Bioshocka, a wszystko na to wskazuje, bo po tym fragmencie... Wygląda jak Kalisto Protocol, nie? W sensie tym jest dla, dla, dla Bioshocka, czym może być Kalisto Protocol dla Dead Space'a. Ja tak y, gram sobie teraz w Kalisto Protocol i jednak mimo wszystko widzę różnicę, chociaż y, masz stuprocentową rację. Kalisto Protocol to jest czysty Dead Space, tylko z jakimiś tam małymi twikami gameplayowymi. Ale tak, więc dla mnie takie gry 4.5.1 to po prostu jest kapitalna wiadomość, więc, więc już mogę powiedzieć, że czekam. No ale tak szczerze The Last of Us PC-owy Wzbudzasz takie zainteresowanie. Wiedzieliśmy, że on prędzej czy później będzie, to jest tylko data premiery, tak naprawdę. Myślę, że bardziej się ucieszyli ludzie z tego, że w końcu Sony klepnęły returnala na PC. Na tej o, gali. to też jest. To mnie zaskoczyło, pytałeś wcześniej o zaskoczenia, muszę przyznać, że mnie to zaskoczyło, jest to dość szybko, mimo wszystko. W porównaniu do tych wcześniejszych projektów, które Sony przepychało na PC-ta tych kilkuletnich i powiem szczerze, gra mi się strasznie podoba, więc myślę, że ludzie, którzy oczekują czegoś więcej niż kolejnej gry TPP bez jakiegoś twistu będą raczej zadowolone z tej ale oczywiście jeżeli zaakceptują specyficzny klimat tej gry, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Bardziej umówmy się, że roglajki, i akurat petyciarze uwielbiają, nie? w sensie to jest gatunek, który tam się wychował, a Returnal słynie z tego, że jest po prostu takim roguelitem w wersji AAA. I no, to może ich kupić. Tak. Bardzo dobry tytuł. Jeśli ktoś yy, nigdy nie miał okazji spróbować yy, zagrać na Playaku, to myślę, że warto się zainteresować wersją PC-ową. O ile oczywiście lubi się takie gry. No to też trzeba jeszcze reakcji, yy, reakcji widzów, yy, osób, które Gale oglądały. Powiem szczerze, że zdziwiło mnie to, że oczywiście największy spór na czasie, bo powiedzmy, starałem się obserwować ten niezbyt płynnie działający czat. Ja oglądałem na Steamie The Game Awards przez ten oficjalny stream i. Czyli chciałeś Steam Decka? Oczywiście, że tak. Chciałem Steam Decka i z radością obserwowałem. Pierwszym, pierwszym wygranym do tej pory, pamiętam, był gracz o Niku Milf Hunter co kupiło moje serce. Do tej pory to pamiętam i jestem pewien, że to będzie jedna z tych informacji, która będzie żyła w mojej głowie przez następne 10 lat. A ile tych Steam Decków było do wygrania? Yy, jeden co minutę. I teraz nie do końca, bo ogólnie to losowanie co minutę to działo tak, na słowo honoru, w sensie yy, możliwe, że system tak losował, ale osoby się wyświetlały co dwie minuty czasem. Tak. czasem Kili, się śmiał. Kili się śmiał, że Judge zapewnił chatowi mnóstwo, mnóstwo Steam Decków dodatkowych. Tak, dokładnie. A Gabe Newell płakał, kiedy Judge kadał. Tak jak właśnie mówię, bo tutaj zabłądziliśmy do tego czatu, yy, oprócz wiadomo, yy, decyzji o grze roku, która wzbudziła na czacie przepychankę klasyczną, to jedyny moment, w którym ludzie tak żywo dyskutowali nad wyborem, był wybór adaptacji filmowej z gry, yy, czyli mówimy tutaj o wygranej Arcane. I bardzo dużo widziałem ludzi zacietrzewionych tym, że to nie cyberpunk Edgerunners pojawiło się na miejscu Arkane. Widziałem po Twojej wypowiedzi, Karol, jak oglądaliśmy to, że ciebie satysfakcjonuje to. Uderzam w Twoją stronę ze względu na Twoje działania w, powiedzmy, filmówce, i jestem ciekaw, jak odniesiesz się do tego, że ludzie bardzo by chcieli na siłę wsadzić, powiedzmy, te, tych Edgerunnersów na miejsce Arkane. Jeśli w naszej redakcji dział filmowy otworzy podcast, to bardzo chętnie poświęcę odcinek temu, dlaczego Arkane jest lepszym serialem od Cyberpunka Edgerunners. Yy, I można mieć różne opinie na temat tego, która fabuła bardziej się podobała, yy, ale jeżeli chodzi o realizację, to w jednym przypadku mamy do czynienia z dosyć klasyczną, chociaż i tak dosyć, to mamy... w jednym przypadku mam do czynienia z dosyć klasyczną, ale w miarę eksperymentalną pod względem niektórych kolorków czy kształtów yy, formu Cyberpunk Edgerunners. A w drugim przypadku mamy Arcane, które powstawało po prostu latami, i widać, że to jest technicznie i animacyjnie coś, z czym do czynienia jak dotąd nie mieliśmy. I pewnie dlatego wygrało. Pewnie wygrało właśnie dlatego, że było efektem o wiele dłuższej i cięższej, bardziej konsekwentnej pracy. Ufo, masz jakieś przemyślenia na ten temat, czy ciebie. Szczerze powiedziawszy, oglądałem tylko chyba trzy odcinki Cyberpunk'a, i to był cały mój wkład. Jeśli chodzi o te seriale, więc. League of Legends Arkane, tak? Tak, tak. Był nominowany nie, nie jeszcze b. Sonic i co jeszcze? Obstawiam, że w następnym roku wygra Super Mario Bros., bo jest to po prostu. Widać, że to jest już marka silnie powiązana to, z miłością Jeffa. Który... To, to muszą być animacje? Nie, to jakakolwiek no, adaptacja. Czy serialowa, to, czy no to filmowa. To poczekaj spokojnie tam, The Last of Us był. A, faktycznie, The Last of, a, of Us. Tak. No to rzeczywiście, pozamiatane. I jeszcze Fallout. I jeszcze Fallout. Ale Fallout serial, tak? Tak, tak, tak. Okay. Nie wiem, czy będę chciał to oglądać, ale zobaczymy. W sumie The Last of Us też mam na razie trochę takie opory. Nie przekonują mnie te zapowiedzi, że będzie super i, i, i serial bardzo rozbuduje to, co wiemy z gier. Ale no. Na pewno fan serwis na... działa już na poziomie trailera i. Ludzi kupił, nawet tych, którzy pioczyli na, na casting. Znaczy nadal psioczył, ale uważają, że chyba obejrzą. Znaczy, no, ja mam takie wrażenie, że kupił ich trochę ze względu na to, że Joel jest ok, mniej Eli, ale przede wszystkim tym, że bardzo wiele rzeczy się zgadza z Grom. Widać, że był duży fokus na to, żeby oddać niektóre sceny z gier. I to. No, będzie miało dość duże znaczenie. Gracze lubią takie smaczki. Stoi za tym Neil Drakman jako współreżyser, więc nie dziwię się, że on pilnuje tego, aby gracze byli usatysfakcjonowani. Mam nadzieję, że faktycznie tak jest i te zapowiedzi się potwierdzą. Ja w każdym razie obejrzę. Chociaż mówię, nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, jakiegoś wielkiego, nie uważam, nie czekam tak bardzo. Obejrzę, obejrzę, ale bez... bez tego bagażu oczekiwać. Myślę, że jak już przeszliśmy w takim razie do tych filmowych rzeczy, przeszliśmy też po grach i widzę, że zegarek powoli zaczyna tykać to zmierzałbym w stronę podsumowania tego, o czym dzisiaj tu rozmawialiśmy. Zahaczyliśmy tak naprawdę chyba wszystkie takie kluczowe rzeczy, jeżeli chodzi o w ogóle nasz odbiór tego eventu. Teraz jest pytanie takie, jak wypadało tegoroczne The Game Awards na tle tych z przeszłych lat? No i fu, ciężkie pytanie, bo tak naprawdę nie mam w pamięci tych poprzednich gal. Kojarzę na przykład niektóre tytuły, które były zapowiadane jeszcze jak, jak nie istniała w ogóle taka instytucja jak Game Awards i robił taką galę robił Spike, amerykańska telewizja. No to tam to wydarzenie było ugruntowane trochę jak w pokaz fajnych trailerów. Tam przecież zapowiedziano Skyrima swego czasu, ale to było dawno temu. Więc dla mnie ogólnie ok, ale trochę się martwię tym, że najwięksi wydawcy zlali te, te gale, że mamy przecież no, kilka firm, które kiedyś były uważane za te, te molochy: nie wiem, Ubisoft, Sony, Microsoft, Electronic Arts i tak dalej, bo się tam jeszcze ze dwie, trzy znalazły: Nintendo. I w gruncie rzeczy nie dostaliśmy praktycznie od nich nic. No Devstranding Stranding pomijam, ale Microsoft, obecność Microsoftu zerowa. Nie wiem, czy mają w zanadrzu coś za niedługo zrobić sami, bo teraz wiadomo, że duzi lubią sobie robić swoje gale i, i ten. E, duzi lubią robić swoje pokazy i po prostu skupić uwagę wszystkich na swoich tytułach. Ale powiem szczerze, że jestem trochę rozczarowany tym, że zabrakło takich blockbusterów. Nawet szczerze, nie wiem, czy Death Stranding mógłbym zaliczać do, do grona, bo to raczej nie jest gra o takim globalnym zasięgu. To nie jest GTA, to nie jest nie wiem, Red Dead, czy jakieś inne tego typu tytuły. Triple Life, który nie gra pół świata, nie? W sensie pół świata gra. No graczy. właśnie o to chodzi, że gra jest na tyle nietypowa, dziwna trochę dla wielu. Wiadomo, że to jest tytuł duży i tutaj nie, ma, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ja akurat jestem fanem, więc powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, że ten sequel powstaje, ale mam też takie wrażenie, że po prostu jest to. To nie jest ta skala. Nie? I jeżeli to miałby być największy tytuł na tej gali, to tak trochę. No, na no dwa razy. No wiadomo, ma, mieliśmy Diablo 4, mieliśmy Baldur's Gate 3 i mieliśmy Final Fantasy 16 tylko no... Tak, tak, Karol, tylko... tylko to są terminy premiery, nie 4 to jest tak naprawdę no. dość stary temat, bo przecież o tym, że ta gra powstaje, to wiemy od, nie wiem, dwóch lat, może nawet więcej. Jedi to samo. Nie, zabrakło mi takich nowości, żeby na przykład dać ludziom taki skrawek informacji, pokazać, o, pracujemy nad czymś, nie? Że na przykład, nie wiem strzelam, powstaje The Last of Us 3 nie? na tej zasadzie. Niekoniecznie musi to być The Last of Us, ale chodzi o, o, o tytuł, o, o jakieś tam skali rażenia. I, I tego nie było. I właściwie ci wszyscy najwięksi w branży, y, którzy zawsze byli kojarzeni właśnie z takimi triple y, no odpuścili. Tak, zgadzam się. Brakowało konkretnych elementów zaskoczenia. Brakowało nowości, którzy, którymi moglibyśmy się jarać przez ostatnie miesiące czy nawet lata. A co do samej Gali, no to ja, jak co roku, uważam, że Kili nie uczy się na błędach, bo uważa, że ich nie popełnia. Jest zadowolony z tego, że Kojima przyjdzie ze swoim trailerem i pogada parę minut na scenie, ale już zapomina o tym, że warto też dać deweloperom chwilę do tego, żeby mogli nacieszyć się samym faktem zdobycia The Game Awards. W sensie Gala nazywa się The Game Awards, a zapominamy o tym, na czym powinna się skupiać. I to mnie boli, to mnie denerwuje, i akurat w tym jednym aspekcie uważam, że mogliby zapożyczyć nieco bardziej, jest większej takiej organizacyjnej kultury od Oscarów. Nie musi być nudziarstwa, ale jakiś taki szacunek, respekt względem ludzi, którzy te projekty tworzą, powinien być. A tutaj jest skupienie się na produkcie zamiast na twórcy tego produktu. To też, ale mm, są fakt, że poza. Mam takie wrażenie, bo tak mówisz o Oscarach. Że z punktu widzenia takiego zwykłego obserwatora to znaczenie ma tylko to goty. Czyli co zostanie growo roku, a cała reszta nie ma znaczenia. Może gdyby właśnie to było zrobione trochę na wzór Oskarowy i te nagrody nabrałyby takiego znaczenia, to może i sama impreza byłaby po prostu ważniejsza. Mówi się często o tym, że to są growe Oskary. To jednak trochę brakuje moim zdaniem, żeby, żeby zasłużyć sobie jeszcze na jeszcze takie miano. Myślę, że to idealnie podsumowuje nasz dzisiejszy temat. Jesteśmy oczywiście ciekawi, co wy, drodzy słuchacze, o tym sądzicie, i zapewne ogrom opinii posypał się już pod tekstem podsumowującym The Game Awards. Ale jeżeli chcielibyście jeszcze podyskutować, zapraszamy do newsa stricte o tym odcinku podcastu. Zostawimy Was z pytaniem, co wy byście zmienili w Galach The Game Awards i jesteśmy ciekawi tego. Na co wpadniecie. Dziękujemy Wam dzisiaj serdecznie za poświęcenie chwili dla nas, i do usłyszenia, już najpewniej w przyszłym tygodniu. Dzięki. Cześć.